młodzieży, uczniom, przedszkolakom, bardzo dziękujemy, nauczycielom. Tak z panem dyrektorem rozmawiamy i mówimy, mamy bardzo łatwo i prosto, bo mamy tak olbrzymie zaplecze. Za nami są osoby, których nie widać. Tam są panie z tyłu, koordynatorki całej akcji, pani Monika Lubowińska-Romanowicz, pani Asia Potorniak, nie ma z nami pani Joli Asiukiewicz i panie dyrektorze, z pana ramienia jeszcze pani Kasia? Pani Kasia Faliszewska. Bardzo dziękujemy. Są to koordynatorki akcji dla Karola. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi. Dzisiaj rozpoczął się pierwszy dzień. Wiem, że wieczorem będzie koncertowo. Dziękujemy tutaj mediom. To już pan dyrektor opowie, jak będzie wyglądał koncert i na co zaprasza. Szanowni Państwo, jak będzie wyglądał koncert, to zależy od Was, jak będziecie się bawić. No wystąpi nasza znakomita grupa Airai. No chyba wszyscy już znają we Pskowie i nie tylko we Pskowie. Cóż to za grupa. Proszę Państwa, ten koncert będzie o godzinie 21, więc zapraszamy, ponieważ będzie kino, nie będziemy chcieli sobie nawzajem przeszkadzać, więc ten koncert będzie o 21. Ale proszę Państwa, co jeszcze dzisiaj o godzinie 17, zapraszamy do Galerii Manierycznej, tam będzie otwarcie wystawy malarskiej. Tak więc dzisiaj jeszcze są dwa punkty programowe, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. A ja, proszę Państwa, tak dyskretnie, ale powiem, po waszej prawej stronie tam już pojawiły się puszki. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, bo czytaj można zapomnieć, one będą tutaj stały w klubu kawiarni. I też, jeżeli ktoś przyjdzie na koncert, na jakiekolwiek inne przedsięwzięcie, które będzie realizowane w ramach akcji dla naszego Karolka. Myśmy tak obserwowali Karolka. Karolek się denerwował. Denerwujesz się, Karolek? Powiedz, denerwujesz się? Troszeczkę. Ach, już mam uciekać. Dobrze, już uciekam. Słuchajcie, pewnie za głośno trochę. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Myślę, że kolejna akcja, druga akcja już na rzecz dzieci z ośrodka szkoły wychowawczego została otwarta i zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia.